Siema, stąd Tofik. Dawno mogło nie być w ogóle odcinków. Rozumiem. Wszystko jakby wiadomo było tam. Do formatu nagrywania może wrócę. Nie mówię, że mu od razu tam mogę nagrać, bo po 4 miesiącach siedziało dużo rzeczy, powiedziawszy. To nawet jak teraz możecie zauważyć, inaczej się generuje obraz tutaj. Wy możecie tego nie odróżnić, bo to jest full HD nagrywane. Ciąg dalszy. Prawda, wszystko. To co dla. O, ścięło mi na chwilę tą. Przechwytywanie. Bo powiedziałem, że przechwytuję sobie na drugi kompa. I serio, jest przechwytywanie takie. Hu. Mogę na drugim monitorze nie odróżnić jakości tego wszystkiego. Wiadomo, doszło tutaj. Wiadomo, wszystko dochodziło. Tak jak Koper, to wszystko wiadomo. Też wiadomo, że doszedł Warden. Dawno było wiadomo, nawet jak przenosiłem się na nowsze wersje, nawet na save'ie w naszym sezonie 9, gdzie wszystko było perfekcyjnie tworzone. Podobało mi się to, ale no. Zrezygnowałem, prawda, że bo już nie miałem się nagrywać. Teraz mogę powiedzieć, że powracam w jakiś sposób niewynikniony. Tak jak było ostatnio na tym. Dobra, już nie ścina. Dobra, przyzwyczaiło się. Zrobiło się już przyzwyczajenie na tamto. Że tutaj. Tu. Że tutaj dałem mam 15, już, bo mogę sobie tak zrobić. To mogę dać też sobie powiedzmy na 15. Generuje wszystko jak jest. Piszę też na fabryku, więc ja mam pod F4 coś takiego jak FreeCama. Wiadomo, że to możesz nas tak zrobić, ale z tego bym tak nie korzystał. To mówię od razu. Bo mówiłem tam, że coś tam planowałem. I planowałem. Zlokowane jest 8 giga, niech nie potrzebuję mi 16, jakby to trzebało, powiedzmy, jak będę nagrywać, to się zmienię, bo wystarczy. GTX się nie zmienił, ale możecie zobaczyć Intercore. Tak, przyszedłem na Intela 13 generacji, więc to oznacza, że jak to jest możliwe, że przyszedłem na to, mówiąc, że po co ja mam to przychodzić, także Intel i tak dalej. Pod gry. Typowo pod gry przyszedłem na najnowszy procesor dotychczasowy, który wyszedł. Czy będą ulepszać? Nie będą się ulepszyć na razie. Maksymalnie grafikę tylko zmienić. Posiedzę ten na niesłabej płycie, na niesłabym procesorze, na niesłabym ramach. I ktoś zastanawia, jak to złożyć drugi komputer? Bo to nagrywam na drugim komputerze, więc to wszystko jakby leci na drugim komputerze. Totalnie wszystko. Dźwięku nie wiem, kiedy to ogarnę, bo. Na drugi tempo musiałbym zmienić na normalniejszą Avermedię. Szczerze. Kamerki też by chyba nie było przez nie wiem ile odcinków, jeżeli to wszystko by nie ogarnął, bo muszę ogarnąć jeszcze powiedzmy słuchawki. Później tą Avermedię zmienić wszystko w drugim też na dyski SSD prawie, że może HDD zostanie, bo system jest postawiony na HDD-ku. Nie miałem SSD-ka, nie miałem wolnych pieniędzy, bo gość tego mnie trochę wyszedł duży. Ja wiem, jak mi wyszedł. Nie do, że widzowie piśnie nie chcieli to słuchać. To jak zużyłem. Ja go ulepszyłem tak, że zmieniłem płytę, procesor, RAM i chłodzenie. Zmieniłem też chłodzenie, więc jest już też 3 wentylatorowe, więc już będzie inna różnica. Temperatura będzie też zawsze inna, bo no Intel zawsze się grzeje tak jak najnowsze Ryzeny. To wszystko jest jakby poprzestawiane, że tyle wszystko będzie teraz jakby powiedziawszy, no kurde. O, właśnie jak się dawno nie ruszam, to jakby mi ten frizuje obraz, że jakby nic nie robię i tak dalej. Więc to jest ta wina tej chińskiej Avermedii, bo wtedy kiedy się bawiłem, żeby przywrócić Xboxa. No, na to chciałem bardziej ryzykować, nie myślałem, że na dwa komputery przejdę. Więc dla jasności, że mówić,
Nie wiem, kiedy wrócę do takiego full nagrywania. Nie wiem, kiedy to się stanie. Mogę tylko zapowiedzieć, że kiedyś już planuję wrócić. Dokładnie nie wiem kiedy, bo przede mną jest dużo w życiu, dużo tego wszystkiego, tego bawienia się. Chciało znowu obraz, bo się generuje wszystko. Mam outpost i tak dalej, to wszystko. FPS-ów mam tak jak zawsze 144, bo mam synchronizację pionową, czy jak to muszę powiedzieć, synchronizację po prostu z odświeżenia monitora. I powiem wam, czy nawet tu wejdę taki biom, gdzie tutaj to procesorowo wymagało, ja nawet pamiętam jak na starym Ryzenie jeszcze nie domagało to wszystko. Teraz to widać, że domaga. Na tym procesorze, co jest w drugim komputerze, domagało to już. A powiedziałem, że no, czemu by nie przejść na Intela. Przyszedłem. I zastrzeżę was od razu, że drugi komputer jest taki sam jak był. Tyle samo ma gigaramu co ten. Tylko ten ma w 4, ten ma w 2. I ten nie jest na DDR4 już. Ten jest na DDR5. Wszedłem w DDR5. Może was zdziwić. Jest odświeżenie 6000 MHz, więc jest już różnica. Dyski zostały te same, wszystko zostało te same. Nie przeinstalowałem systemu, tylko doinstalowywałem rzeczy, bo na razie nie chciałem się siedzieć, formatować, wszystko na nowo instalować, bo trochę miałbym dłuższej zabawy. Ten drugi komputer zostaje jak zostaje. Wszystkie ma sprzęt Ryzena, to wszystko ma, wszystko normalnie. Tak dalej. I on zostaje taki jak jest, bo on nie potrzebuje tam tylko upgrade'ować, bo on będzie, jak to mówiłem, nagrywanie, streamowanie. On zostaje pod to, co został kiedyś, miał być stworzony. I czy to wszystko ogarnę? Wszystko jeszcze poogarniam, bo mam, jak to wiadomo, dalej na mikrofonie siedzę USB. Chcę zmienić też go na typowo XLR-a. Jak to planuję? Planowałem, planuję ciągle. Na razie, jak się uda, ogarnę słuchawki normalne, jakieś na Bluetooth ze stacją dokującą, bo na tym mi zawsze zależało bardziej. Później przesiądę się na mikrofony, wszystko ramię, wszystko zmienię. I pójdę w taką stronę, że to wszystko zostanie jakby ulepszone. Czy tam ten. I będę miał jeszcze przygotowanie takie, żeby jedna była, powiedzmy, ta interfejs tak jest, ale tylko ten interfejs audio zmienię, bo nie chcę takiego interfejsu, że audio. Pewnie na Focusrite'a wejdę, bo Focusrite zawsze był dobrą firmą i zawsze dobre robił interfejs audio, więc na to przejdę jeszcze jako początkujący YouTuber, czy tam ulepszenie zasięg to nie ulepszę, bo ten kanał był umarły, no to będzie pewnie ciągle zostanie na ulepszenie, powiedzmy teraz audio bardziej jeszcze polecieć. Powinienem móc to zrobić już zaraz. Nie wiem czy zaraz, nie wiem dokładnie kiedy, ale polecę w nowe audio, że przerobię tak, żeby na jednym i na drugim komputerze był wykrywany ten sam jeden mikrofon. Na tym mi głównie będzie zależało, bo chcę mieć, powiedzmy, jakbyśmy streamował i Valoranta odpalił, żebym mógł mówić przez ten sam mikrofon, co jest na kompie, jednym i drugim. Chcę to zmienić. Zmienię to moją możliwością, moim pieniędzmi powiedziawszy. Jak to wyniknie, to wyniknie. Nie potwierdzam, kiedy to zrobię. Nie mówię, kiedy planuję wracać do nagrywania. Teraz nagrywam takie informacje po 4 miesiącach, takie dużo w życiu się nie zmieniło. Po prostu chciałem powiedziawszy, no nie chwalić się tym. Jako tako, co się ze mnie zmieniło w życiu. Bo to już będzie to sprawa prywatna między mną, tylko mną, i czy to się przełoży na YouTube'a jakoś, nie powiem. Czy to zostanie jakoś zmienione, też nie powiem. Czy formaty wideo zmienia, nie powiem, bo nic z tego nie mogę jakby potwierdzać. Niestety nie mogę potwierdzać. Jakbym chciał, nie mógłbym. Bo ile bym nie siedział, ile bym tego nie zrobił, nie wiem.
Jedynie mogę powiedzieć, że no, nagrywanie moje wróci. Nie powiem kiedy. Oj, kolejna wioska, prawda? Wow. Zaletam na kreatywie, bo nie będę na sezonie 9 lecieć, gdzie planuję go usunąć totalnie. Zrobić czystki światowe. Zrobić kopię? Może ich zrobię. Zresztą jakby one w pamięci, że było to tworzone kiedyś na takim samym formacie, co było. Czy farmy powrócą? Pewnie powrócą, bo z farmami te się dobrze wiązałem i tak dalej, więc no, że to zostanie. I szczerze, jak na razie się to tak. Bo to na drugim komputerze, więc obciążam tylko ten. Zrobię ładną, powiedzmy, trochę grafikę. Moje FPS tam ucierpią do tych 60. A, bo to jest taka. No to nie, no to. O, Optifine jeszcze podstaje tam, ale siedzę na fabryku, więc Optifine wszystko działa. Mogę powiedzieć tylko tyle. To będzie. To, no, to będzie ten. Tu już blisko mam 60 FPS-ów, prawda? Ale jest, powiedzmy, ładniejsza woda, to wszystko. Tu już idzie grafika. Tu idzie graficznie, bo pod GPU 100%. Jeśli bym zmniejszył, nie wiem, render distance to jakiś śmiesznych tych, to mam po tych 70 FPS-ów licząc, prawda? Nie, GPU będzie zawsze na 100%, ale po te 60 FPS-ów będę mieć, powiedziawszy, to 60 FPS-ów dałbym się przyzwyczaić, ale no, chcę mieć jeszcze tą płynność taką, ale jest ładna, wszystko to na razie mogę to zrobić, powiedzmy, na odcinek, po to później zmienię, powiedziawszy. Ten odcinek może być długi, bo nie patrzę na czas teraz totalnie, ile będę go nagrywać, ile ten, chcę tylko tak informacyjny powiedzieć. O, kolejny outpost, że planuję wrócić, nie wiem dokładnie kiedy, nie wiem kiedy to się zdarzy, to może na się wakacje wstać, tak dalej. Do wakacji jest bardzo dużo czasu, bo to dopiero mamy marzec. Marzec ten niedługo skończy. Będzie kwiecień, maj, czerwiec, no i później wolny. Oj, się znowu ścięło taka e-karta. Może nie wyrabiać teraz, bo tutaj GPU jest obciążane. Właśnie, tutaj się tak GPU obciążone za bardzo, ale to spoko zostało. To chciałem sobie poprawić, bo tworzy tak ten, żeby nie siedzieć na jakichś modach czy coś, tylko lecieć po prostu na tym, co mam. Teraz mam już płynność swoją, ale no, no te 15, chyba 15-15, bo jakoś tutaj nie chcę, bo mój komputer jakbyś tam radzi. GPU będzie zawsze 100% prawie wykorzystywane, może teraz nie, może jest to na 32. I właśnie nie wiem, który tak bardzo zaczął obciążać. O, znowu się ścięło. Muszę zainwestować to, więc. Nie powiem kiedy ja zmienię to wszystko, zmienić, bo sławki muszę na początek zmienić. Później w tą Avermedię od Elgato, nie Avermedia od Avermedii, tylko Elgato. Elgato akurat wypuścił za te chyba 800 blisko dobrą kartę, gdzie będę miał Full HD 60 FPS. To ta też jest, ale no, tamta już jest taka poważniejsza, że za te 800 i na nią przejdę. I ona będzie później sprawowała się długo i tak dalej. Ale to są plany przyszłościowe, bo no, tutaj jeszcze muszę zmienić grafikę. Tutaj bolączką tego kompa mojego głównego jest grafika, bo jednak GTX 1650 nie jest jakoś taka mocna pod względem tego nawet najnowszego The Foresta, Son of the Forest, tak? Zakupiłem sobie tą grę. Super jest, ale nie w pojedynkę samą się tak fajnie nie gra w pojedynkę. Takie 2-3 osoby najlepiej, takie minimum. Maksymalnie 4 mogą być chyba, co widziałem. Mogę kłamać, bo no, długo nie grałem. Mam chyba przegrane 2 godziny tylko, niedużo. Nawet tam na pewno wiem, że zmieniło się u mnie FPS-owo. Bo w Dying Light 2 teraz po 100 FPS-ów wyciągam, nie wiem na jakich nawet ustawieniach, ale ładną mam grafikę nawet. No właśnie, procesor po
Ryzen zawsze były bardziej pod wielozadaniowość niż pod tak strukturalnie pod pod gaming. Tym powiem prawdę, że to nie było pod gaming nigdy tak stworzone. Czy po coś innego bym tworzył? Nie wiem. Ale tak. To, co zostaje, no to zostaje. Jakby związane. Ten procesor jakby zostaje w tym drugim komputerze, bo nie jest słaby. Czy bym wszystkie premiery poprzerzucał i tak dalej? To pewnie tak. Laguje taka marka. No to wszystko nie chciał, pewnie jest to związane z drugim też, więc siedzi na HDD-ku i to wszystko jakby przymula jeszcze i to nagrywam powiedzmy na tym dysku jednym. To wszystko, pewnie jest to też tego wina, nie powiem, że nie. Będzie jak będzie. Planować dalej, o znowu. Dobra, znowu ścięło i odcięło. Jest to tylko wina właśnie taka tem. Może wrócę na przeszkół też nagrywał na dwa, ale no zwijam tą jedną grafikę, żeby to zmniejszyć to wszystko. Co na to jest Full HD, nie leciałem pod 4K nawet nagrywaniu, bo już mi na tym nie zależało jakoś mocno. Planować, planuję zmienić. O, znowu, bo jestem 10 dzień. To jest boląca będzie pewnie przez jakiś czas, dopóki nic nie ogarnę. Spróbuję jak najszybciej pogarniać to wszystko i będzie inaczej, ale ja nie powiedziałem, kiedy ja wrócę. Bo ja nie wiem samemu, kiedy wrócę, bo dużo rzeczy mam. Powiedziawszy mam dużo spraw prywatnych. Może kiedyś powiem, może nie. To jest długie jakby właśnie. Długie są sprawy, bo dużo się zmieniło u mnie, bo hello, nie grałem przez 4 miesiące. Coś mogło dojść, coś mogło odjąć się i tak dalej, więc no jest tylko sporo i tak dalej. Dużo jeszcze planuję teraz. Szkoła jeszcze ciągle będzie przez kilka lat jeszcze, więc no wszystko zostanie ograniczone, bo jak będę miał pracę, bo pewnie z YouTube, to ja nie uda mi się utrzymać coś, nawet streamowania. Wolałbym nie rzucił szkoły oczywiście. To zostaje jakby, więc ja tylko oczywistością powiem, że nagranie będzie takie jakby pobocznym tym, co mogę. Nie będzie już głównym wątkiem mojego życia to nagrywanie, to wszystko. Ja mogę powiedzieć, że to wróci, nie powiem kiedy to wróci. Nie wiem dokładnie jaki format wideo zostanie teraz, czy wszystko zostanie pozmieniane, czy nie, czy to, czy tamto, nie powiem. Bo ja sam istotnie nie wiem, co planuję zmienić. To tylko co zmieniłem, że się to na dwóch komputerach. Wow, brawo, umiem ogarnąć dwa komputery naraz. Wszystko ogarniać, o, znowu ścięło. No, to tak będzie teraz ścinało wszystko tem. Jeżeli wszystko zmienię, dobrze pójdzie, wszystko zmieni, no to będę nagrywał i to będą z dwóch na drugim komputerze będzie przygotowanie jeszcze audio z tego, co jest z tego komputera. Czyli Minecraft będzie głośny, wszystko głośny. Będzie dźwięk z niego i tak dalej. I powrócą wszystkie takie rzeczy formacyjne, czy takie tem. Nagrywać mogę tylko sobie tak po prostu z pasji. Jak widzę, będą oglądać super. Mogę się cieszyć z tego tylko, że jakby zostanie to zapoczątkowane. Prawda, prawda. Czy coś innego zostanie zmienione? Nie powiem. Nie powiem, bo nie wiem. Jeżeli wszystko dobrze się ułoży, no to tak. No to będzie wszystko ok. Ale takim wstępem słów, no ja dalej nie wiem, co będzie, co nie, co się wydarzy, co się nie wydarzy. Bo ja nie mówiłem nawet, co się przez 4 miesiące wydarzyło i nie wiem, czy planuję to na to upublicznić, czy to
Nawet nie wiem, czy planuję to w ogóle tu publicznie, czy to zostanie prywatnie i to tyle, i to będzie prywatna moja sprawa, co się dalej dzieje. Wiadomo, może tylko wiedzieć, że żyję. To jest główna chyba informacja, że jeszcze żyję normalnie, wszystko się dzieje. Nie wiem to, no sam nie wiem to, kiedy będzie to, co robię. To, co się wydarzyło w moim życiu, jak na długo będzie tym wszystkim, jakby przeniesione nawet na YouTube'a minimalnie, bo nie wiem, czy coś się jeszcze nie zmieni, gdzie to odwróci moje życie o 360 nawet teraz. I tak już moje życie obróciło się o 360. To, co się wydarzyło, z ręką na sercu, no nie mogę mówić, bo nie mogę, ja bym mógł mówić, ale tą sprawą, te sprawy stałem prywatnie. To jest moja sprawa. Może kiedyś powiem, może coś innego, może się dowiedzieć kiedyś, o co chodziło. Przez 4 miesiące nie żyłem po prostu w ogóle, jakby z YouTube'em ani niczym. Wszystko zostanie rozwijane w czasie. W czasie, może kiedyś znowu nagram taki film informacyjny, że co i co, jak dalej. Ja to teraz mogę tylko zakończyć i powiedzieć tyle, że trochę powiedziałem o rzeczach, co się pozmieniało, co jeszcze mam planować pozmieniać. Co się w życiu dzieje, nie powiem, bo to jest sprawa prywatna. Czy planuję kiedyś o tym powiedzieć? Też nie wiem. Może kiedyś, kiedy będzie to uzgodnione, bo się coś pozmieniało w życiu i niektórych rzeczy lepiej nie mówić. I to zostaje u mnie jako prywatna sprawa, prywatna część życia. I dalsze plany nie wiem, więc nie powiem, co dalej. Można tylko wyczekiwać na kolejny odcinek z pogawędek pewnie teraz, jeszcze na razie, bo nie wiem, kiedy planuję nagrywać tak jak Minecrafta, czyli robimy maszynę, wszystko i tak dalej, krok po kroku, jak to robiłem. Nie wiem. Jak się okaże, że powróciłem do takiego nagrywania, to będziecie na świeżo informowani. Teraz ja tylko mogę z wami się żegnać. To byłem ja, Tofik. I widzimy się w następnym takim materiale zapoznawczym, co dalej będzie robione na moim kanale jeszcze. Bo moim kanałem będzie ciągle, ale co planuję jeszcze na tym kanale robić jeszcze. Więc widzimy się do, powiedziawszy, kolejnego odcinka informacyjnego, co jest z tym dalej związane. Więc do widzenia.